Ci ludzie, którzy chcą innym mówić, co robić, jak żyć, co konsumować, jak się bawić, no okazują się, jak wynika z tych materiałów, ludźmi nędznymi, słabymi, a prawdopodobnie również przestępcami. Mówimy wprost o wielkiej pedofilskiej aferze, bojkot konsumencki i presja na firmy. Powiedzmy sobie szczerze, ci pato streamerzy, pato celebryci, pato na patole, ci patole zarabiają grube pieniądze i pomagają zarabiać grube pieniądze konkretnym firmom. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl, kolejny wywiad o naszym kanale Państwa i moim gościem Przemysław Wilper, Konfederacja. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Przemysławie, no temat jest jeden, o którym jest bardzo głośno ostatnio, no czyli podejrzenia wobec wielu polskich influencerów. Wczoraj Werdenga publikuje mocny materiał, pół godziny. Dzisiaj odnosi się do niego nawet sam premier. Tam są pokazane różne konwersacje z 12-latkami, z 13-latkami, takie wulgarne treści, które mogą wpłynąć na psychikę takiego dziecka. Nie wiemy jeszcze, co ci ludzie dokładnie robili. Jeszcze więcej faktów ma wyjść na jaw w tej sprawie. To się stał tak naprawdę nie temat tylko influencerski czy YouTube'owy, ale no de facto polityczny, no skoro już premier się do niego wypowiedział, tylko czekać, aż więcej osób się do tego odniesie, jak pan patrzy na tę sprawę, bo jest to na pewno niepokojące. Jedno może raz na zawsze zmienić polski internet. Na pewno będzie to, jest to już teraz duży wstrząs, bo sytuacja, w której osoby bardzo popularne, idole całego pokolenia, można powiedzieć tacy prekursorzy nowych mediów, okazali się nędznymi, słabymi, marnymi ludźmi, marnymi mężczyznami, ludźmi niedojrzałymi, zaburzonymi z mojej perspektywy, z każdego chyba normalnego człowieka perspektywy, i robili obrzydliwe, wstrętne rzeczy. Ja to mówię jako człowiek, już można powiedzieć dinozaur, bo jak miałem lat 13-15, to dla mnie mój tata, mający około 40 lat, to był stary człowiek. Ja jestem ze świata, w którym można powiedzieć światem transformacji, kiedy są stare media, nowe media wchodzą. Ja pamiętam, jak się właśnie pojawiał YouTube, jak się pojawiał Facebook, jak się pojawiał Twitter, jak się pojawiał Instagram, jak to były nowe rzeczy. No ale to były, pamiętam, dodatki, nie czuliśmy wtedy, jak bardzo to przeorze nasze życie. I teraz można powiedzieć, okazuje się, że zły pieniądz wypiera jeszcze pieniądz gorszy, że celebrytów, starych mediów, tych TVP, TVN-ów, jeszcze słabsi celebryci mediów społecznościowych zmienili, i ludzie, których się zachowują, jakby nigdy ich nawet nie próbował wychowywać. Nie mówię o języku, chociaż jest on wstrząsający, ale przede wszystkim szacunek, godność drugiego człowieka, bardzo młodego człowieka. Ja jestem ojcem piątki dzieci, jestem ojcem trzech córek i jestem, można powiedzieć, człowiekiem, który dba o to, w jaki sposób konsumują informacje i w jaki sposób konsumują rozrywkę członkowie mojej rodziny. To jest super ważne i to jest ważne, i to jest obowiązek każdego świadomego rodzica, żeby wiedzieć, co dzieciaki oglądają, komu kibicują, kto nakręca ich postawy, postawy konsumpcyjne, postawy dotyczące wyborów też często życiowych. No, ci ludzie, którzy chcą innym mówić, co robić, jak żyć, co konsumować, jak się bawić, no, okazują się, jak wynika z tych materiałów, ludźmi nędznymi, słabymi, a prawdopodobnie również przestępcami. Panie Przemysławie, no bo mówiąc już o całej tej sprawie, no doskonale wiemy, jaka jest moralność tych ludzi. Natomiast tutaj jest ten, myślę, główny wątek, czyli to, że oni tworzyli content dla no, najmłodszych, tak? Tworzyli content dla ludzi w wieku 10, 11, 12, 13, 14 lat. Tak naprawdę do osób w tym wieku, do których pisali, ale pomijając nie tylko ten aspekt, to jeszcze premier wspomniał o czymś takim jak to, że tych ludzi spotka najbardziej możliwa, dotkliwa kara. No i właśnie też pan ma wykształcenie prawnicze. Jak z tego punktu widzenia to wygląda? Bo
no bo to nie są tylko jakieś tam śpieszne wiadomości, tylko na to wszystko są paragrafy i to rzeczywiście może potem się przerodzić w jeden ogromny spór prawny. Mówimy wprost o wielkiej pedofilskiej aferze i o czynach mających znamiona pedofilii. Tak, na różnych szczegółach to oczywiście przed sądem będzie trzeba udowodnić, ale rzecz, która jest super ważna, to jest to, że te dziewczyny, które były ich ofiarami, bo były ofiarami nawet jeżeli to nie była wprost pedofila, jakieś nagobywanie, zaczepianie, no, spanie z pijanymi 14-latkami, namawianie ich do wizyt w domach, tego rodzaju rzeczy, można powiedzieć, to są rzeczy, które będzie trudno udowodnić w sytuacji, w której same ofiary będą się bały, które nie będą chciały wystąpić, bo jest jeszcze długa droga od momentu, w którym mamy świadectwa, zdjęcia. No, moment, premier powinien nie nagrywać filmików do mediów społecznościowych, ale powinny w chwili obecnej już mieć miejsce czynności policyjne polegające na przeszukaniu, zabezpieczeniu materiałów, dysków twardych, telefonów, nośników i tak dalej. Z tego, co zrozumiałem z materiału Wardęgi, to ci zawodnicy często zmieniali telefony, często zmieniali właśnie sprzęt, którego używali, wiedząc, że pewnych rzeczy elektronicznie bardzo trudno wymazać i można jednak odtworzyć, odzyskać. Więc w tym momencie zabezpieczenie odpowiednich materiałów jest kluczowe, dlatego żeby jakiekolwiek postępowanie mogło się zakończyć z sukcesem. I pewnie pierwszym przesłuchiwanym będzie właśnie Wardęga, który wykonał robotę za policję, za służby, za prokuraturę. No i zebrał dosyć duży materiał, pokaźną liczbę takich antyświadectw i takich informacji. I on w tym momencie ma kawał materiału. Pewnie on będzie w tym momencie odpytywany, skąd to masz, kto ci to dał, i pewnie podstawowy będzie apel do tych dziewcząt, że jeżeli chcą pomóc swoim młodszym koleżankom, żeby ich nigdy nic podobnego nie spotkało, to powinny być odważne, pomimo tego, że to jest przykre i trudne. Bycie świadkiem i występowanie w roli ofiary jest również traumatyczne, bardzo trudne dla każdej takiej osoby, ale bezpieczeństwo innych naszych koleżanek, przyjaciół, znajomych, ale też nieznajomych jest ważną rzeczą i trzeba udzielić tym dziewczynom wszelkiego wsparcia, żeby się odważyły, żeby się nie bała. Panie Przemysławie, to nie jedyna tego typu sytuacja w ostatnim czasie. Tego typu, powiedziałbym, burzenia pomników było o wiele więcej. Okazuje się, że ludzie, których oglądaliśmy często jako jeszcze nastolatkowie, no to reprezentują samo zespół patologicznych zachowań. I tu powstaje pytanie nie tylko po tym, jak ich osądzić, ale przede wszystkim jak w momencie, kiedy ten polski internet przejdzie reset, bo musi przejść reset. Już zresztą Fame wydał na przykład oświadczenie, w którym de facto na pewien okres obsuwa Boxdela z obowiązków, które pełni w zarządzie, no to pewnie jest po prostu kwestia też formalności, które muszą zostać spełnione. To się na pewno wydarzy. Teraz pytanie, jak temu zapobiegać w przyszłości? Oczywiście nie da się zapobiec wszystkim złym sytuacjom, ale na pewno da się stworzyć pewne mechanizmy, da się w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, żeby też ten internet był bezpieczniejszą strefą dla szczególnie tych najmłodszych, którzy są podatni najbardziej, no to co się w nim dzieje? Moim zdaniem jedno z najskuteczniejszych narzędzi, których możemy użyć, to jest bojkot. Bojkot konsumencki i presja na firmy. Powiedzmy sobie szczerze, ci pato streamerzy, pato celebryci, ci patole zarabiają grube pieniądze i pomagają zarabiać grube pieniądze konkretnym firmom, które na ich wizerunku, na ich kanałach, na ich przekazie sprzedają swoje produkty. Moim zdaniem porządnie wykonana praca, kto wykorzystywał takich gości bez jakiegokolwiek zawarcia umów z nimi, wymagających od nich pewnych podstawowych standardów, to jest moim zdaniem super ważna rzecz, no bo jeżeli firma odzieżowa czy dystrybuująca, produkująca kosmetyki czy jakikolwiek inny produkt wie, że czy podejrzewa, że ktoś idzie po bandzie i w sposób bardzo
nieetyczny i bezprawny może się zachować, no to powinna mieć odpowiednie klauzule w swoich umowach i ci ludzie powinni być niszczeni przez takie firmy i to oni, ci wlewający do tego systemu pieniądze, powinni zadbać o to, żeby, krótko mówiąc, gwiazda, na którą stawiają, przez którą sprzedają swój produkt, nie była patusem, nie była patolem, nie była przestępcą, a jeżeli jest, to powinny być sankcje materialne, finansowe. A żeby tak było, to my musimy w tym momencie pocisnąć wszystkie firmy, które za pośrednictwem tych ludzi sprzedawały produkt i zarabiały. No tak, ale oprócz takiego inicjatywy obywateli, no to zatem też powinna pójść kampania tej świadomości internetowej, tego, jak na przykład rodzice też mogą patrzeć na to, co robią ich dzieci, no bo też tak jak wiele rzeczy, to się zaczyna w domu, tak? Kiedy na przykład no, widzimy, że ktoś zaczyna oglądać tego typu treści, to też rodzice mogą w jakiś sposób zareagować, no to państwo też może w pewien sposób wpłynąć na to, jaki jest potem zespół zachowań społeczeństwa. To prawda, ale kampanie są zawsze dobre. Ja sam kiedyś współfinansowałem wydanie książki takiej dla rodziców, poradnika, w jaki sposób powinieneś zadbać o to, zabezpieczyć dostęp swoich dzieci. No, powiem, bardzo niepopularne pewnie dla młodzieży rzeczy, no ale to po to są, można powiedzieć, różnego rodzaju narzędzia, żeby zmniejszyć zakres dostępu do określonych treści. No bo powiedzmy sobie szczerze, ci ludzie, o których mówimy, ci patostreamerzy, ci patolodzy, to są goście, którzy żyją i funkcjonują w kontekście obniżającego się wieku inicjacji seksualnej i to są też ludzie z pokolenia bardzo często od bardzo młodych lat uzależnionego od pornografii, nadużywający tego rodzaju treści, mający z tym rodzaju problemy, mający z tego powodu rozchwianie, które przekłada się na to, jak oni funkcjonują i żyją, czym epatują innych, w czym uderzają innych. Ja to są też nie sprawy bardzo delikatne, jeżeli chodzi o kwestie prywatności, tak? Bo nikt nie chce, żeby dawać państwu jakiekolwiek dodatkowe kompetencje i narzędzia, żeby inwigilować ludzi i żeby zbierać od nich bardzo dyskretne informacje. Powiedzmy sobie szczerze, system Pegasus, który kupił rząd i którego używał do inwigilacji opozycji, do inwigilacji osób, których nigdy nie powinno się inwigilować, funkcjonuje w wielu innych krajach europejskich. I tam nie ma skandali, bo tego rodzaju narzędzia są właśnie wykorzystywane do walki ze zorganizowaną przestępczością, z porwaniami i z tego rodzaju patologiami w internecie. I one mogą być oczywiście używane do tego rodzaju, do tego rodzaju działań, jeżeli ktoś prawdopodobnie złoży zawiadomienie o tym, że ktoś może popełniać tego rodzaju przestępstwo. Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Oczywiście zachęcam do komentowania, co Wy sądzicie o tej sprawie, jak przeciwdziałać tego typu sytuacjom państwa. I moim gościem był Przemysław Wiper, Konfederacja. Dziękuję bardzo.